Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy da się zlikwidować ból kręgosłupa na stałe, tak żeby go nie odczuwać w ogóle. Porozmawiamy sobie o tym, czy to jest w ogóle możliwe i w jaki sposób to zrobić. Jeśli chodzi o dolegliwości bólowe kręgosłupa, bardzo często słyszymy takie stwierdzenie, że taki ból jest normalny, albo że wynika on z wieku, że im jesteśmy starsi, tym nasz kręgosłup jest słabszy, bardziej przeciążony, no i że musi boleć. Bardzo często też padają takie stwierdzenia, że nie jesteśmy w stanie tego bólu efektywnie zmniejszać na taki stały okres, na taki stały czas. Oczywiście jako specjaliści w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa nie możemy się z tym zgodzić. Da się wyleczyć takie dolegliwości na stałe, natomiast z reguły wymaga to zmiany naszego stylu życia. Nie jest tak, że istnieją jakieś super techniki, dzięki którym ten ból sobie zniknie i już nie będzie wracał. To tak niestety nie działa, nie jest to takie proste. Natomiast zmieniając swój styl życia, rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby nasze dolegliwości bólowe kręgosłupa nie wracały. Co więcej, dzięki takim zmianom jesteśmy też w stanie znacznie lepiej się czuć. Możemy mieć więcej energii, możemy poprawić znacznie jakość naszego snu, możemy poprawić również jakość naszego funkcjonowania na co dzień, takiej koncentracji i po prostu poprawić swój komfort życia. Przechodząc do meritum, istnieją takie trzy kluczowe sfery, które musimy zmienić, aby po pierwsze zlikwidować dolegliwości bólowe kręgosłupa, a po drugie utrzymać ten efekt na stałe. Jeśli chodzi o ból kręgosłupa, to bardzo efektywne oczywiście w leczeniu takich dolegliwości bólowych, jeśli ten ból już występuje, są techniki stricte manualne, czyli te, które wykonujemy tutaj w gabinecie. Dzięki takim technikom jesteśmy w stanie bardzo efektywnie i bardzo szybko ten ból zmniejszać. Jesteśmy w stanie również zmniejszać napięcie mięśniowe, poprawiać zakresy ruchu naszych stawów. Nawet przez techniki manualne jesteśmy w stanie poprawiać siłę, ponieważ likwidując ból, automatycznie nasze mięśnie też stają się silniejsze. Także takim pierwszym, bardzo ważnym elementem, jeśli już odczuwamy ból kręgosłupa, jest stricte pójście na wizytę po prostu do fizjoterapeuty, praca manualna, która pozwoli nam znacznie zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować te dolegliwości bólowe. To, co musimy wiedzieć, to, że takie techniki manualne dają nam efekt tak zwany krótkotrwały. Czyli jeśli zastosujemy tylko terapię manualną, to ten efekt przeciwbólowy może trwać tydzień, może trwać miesiąc, może trwać pół roku, ale jest bardzo duże ryzyko, że te dolegliwości bólowe zaczną z powrotem nawracać. No i tutaj przechodzimy do dwóch kolejnych elementów, które już stricte zależą od pacjentów, od ich zmian, od ich zaangażowania. Pierwszy taki kluczowy element to wrzucenie aktywnych programów ćwiczeń. Takie ćwiczenia najlepiej, jeśli będą dobrane właśnie przez specjalistę, przez fizjoterapeutę. Takie ćwiczenia będą celowane w nasz problem i dzięki temu będziemy mogli poprawiać stricte najgorsze regiony naszego ciała, tak? Poprawiać elastyczność w tych obszarach, w których ta elastyczność jest słabsza, wzmacniać te obszary, które są słabsze. Dzięki temu zyskamy taki odpowiedni balans, uzyskamy odpowiednią elastyczność naszego ciała, odpowiednią siłę i to już w dużym stopniu zmniejsza nam ryzyko właśnie nawrotu tych dolegliwości. Co ważne, tak jak mówię, fajnie by było, jakby te ćwiczenia były dobierane stricte pod konkretny przypadek, wtedy one są najbardziej efektywne. Jeśli nie będą dobierane stricte pod nasz problem, to często, zwłaszcza w tych ostrych fazach, mogą nam troszkę zaszkodzić. Także zwłaszcza przy dużym bólu lepiej jest wybrać się do specjalisty, tam dostać ćwiczenia. Potem już oczywiście te ćwiczenia możemy sobie gdzieś dobierać sami, jak już tego bólu nie będzie. Czyli drugi element, bardzo ważny, terapia aktywna, ćwiczenia, to będzie w bardzo efektywny sposób
utrzymywać na kondycję naszego ciała i zmniejszać ryzyko nawrotu tych dolegliwości. Ostatni element to jest tak zwana edukacja. My to nazywamy taką edukacją pacjenta, czyli to, co pacjent musi wiedzieć na temat jego dolegliwości, to, co musi wiedzieć, żeby ten ból nie wracał. I tutaj, jeśli chodzi o odcinek lędźwiowy kręgosłupa, musimy wiedzieć przede wszystkim, że oprócz samych ćwiczeń, stricte nacelowanych na dany problem, bardzo ważna jest taka ogólna aktywność fizyczna. Nieważne jaka, niektórzy mówią, że najlepszy jest basen, ale generalnie to tak nie działa, że istnieje jakaś jedna super aktywność, a inne są gorsze. Najlepsza aktywność będzie taka, którą najbardziej lubimy i którą będziemy rzeczywiście regularnie wykonywać. Obecnie badania mówią, że najlepsza aktywność to taka, która byłaby wykonywana 5 razy w tygodniu przez 30 minut codziennie, czyli razem 150 minut w tygodniu. Wtedy ten taki bodziec dla naszego ciała jest najbardziej optymalny i daje nam najbardziej optymalne efekty. Natomiast tak jak mówię, nie jest ważne, co będziemy robić, byle to robić regularnie i tak, żebyśmy to lubili, żebyśmy się nie zniechęcili, bo ta regularność jest najważniejsza. Na pewno nie będzie dobra taka aktywność, gdzie będziemy wykonywać na przykład w jeden dzień bardzo dużo, a potem przez 6 dni nic. Zdecydowanie aktywność taka ogólna jest lepsza, jeśli jest wykonywana krótko, a regularnie, czyli 30-40 minut danej aktywności, ale codziennie czy co drugi dzień. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o dolegliwości bólowe kręgosłupa, to oczywiście odpowiednia dieta. Istnieje bardzo dużo badań, które pokazują, że eliminacja z naszej diety takiego jedzenia przetworzonego, jakichś słodyczy czy gotowych produktów będzie miała mocny wpływ na stany zapalne, które się wytwarzają w naszym organizmie. Będzie je po prostu redukować. Plus oczywiście taka dieta będzie poprawiała nasze samopoczucie, będziemy mieli więcej energii, a co za tym idzie, będzie dużo większa szansa, że będzie nam się chciało ćwiczyć, będzie nam się chciało wykonywać aktywność fizyczną. Ostatni element to sen. Tutaj również mamy bardzo dużo dowodów naukowych, które pokazują, że spanie, po którym czujemy się rano wypoczęci, i po którym od rana mamy energię, będzie w znacznym stopniu wpływało na poziom odczuwanego przez nas bólu. Jeśli się nie wyśpimy, to możemy odczuwać znacznie większe dolegliwości bólowe tylko przez to, że nasz sen był nieefektywny. Także bardzo ważna jest ta tak zwana higiena snu. Tutaj przede wszystkim zaleca się gdzieś godzinę przed snem odrzucenie korzystania z takich urządzeń, które wytwarzają światło, ponieważ zmniejsza to wydzielanie melatoniny, czyli tego hormonu snu, czyli godzinę przed snem już raczej nie korzystamy z telefonów, nie oglądamy z telewizji. Lepiej byłoby się położyć w takim ciemniejszym pokoju, być może poczytać książkę, czy po prostu poleżeć, wtedy ten sen będzie znacznie bardziej efektywny. Ok, jeśli chodzi o leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa, takie permanentne, przedstawiliśmy Wam trzy takie kluczowe właśnie czynniki, czyli przede wszystkim fizjoterapia. Jeśli już odczuwamy ból, to fizjoterapia, a żeby utrzymać ten efekt, żeby ten ból nie nawracał, na pewno chcemy mieć jakieś aktywne programy ćwiczeń, plus jakąś ogólną aktywność. Na pewno pomoże nam też zdrowa dieta oraz dobry sen.